Witajcie. Dzisiaj w cyklu Nie bądź łoś. Czytaj coś. Polecenia serii książek. Zapraszam. Na początek chciałam zaproponować Wam pierwsze w Polsce wydanie kultowego tekstu klasyka amerykańskiej literatury dziecięcej w znakomitym tłumaczeniu Wojciecha Manna. Pewnego dnia ropuch poczuł się jakoś tak nie bardzo. Zgubił swój duży, okrągły, biały guzik od kurtki. Kto pomógł mu go szukać? Jego najlepszy przyjaciel, Żabek. Innego dnia Żabek poczuł się jakoś tak nie bardzo. Zachorował, wyglądał zielono. Kto zaparzył mu herbaty i opowiedział historię? Jego najlepszy przyjaciel, ropuch. Książki Arnolda Lobela, klasyka amerykańskiej literatury dla dzieci, zawierają po 5 opowieści o przygodach dwójki najlepszych przyjaciół, Żabka i Ropucha. Każda z nich ujmuje prostotą. Wszystkie uczą empatii wobec innych. Dzieci będą czytać i oglądać tę książkę z wypiekami, poznając historię jedna po drugiej, albo wszystkie jednym tchem. Książki wydrukowane są dużą czcionką, więc świetnie sprawdzą się dla zaczynających czytać dzieciaków. Wam polecić, to przygody niezwykłego zająca Feliksa, który jest pluszową maskotką dziewczynki Zosi. Niesamowite przygody ma ten zając i wyjątkowe zdolności do znikania. Opowiem o tych książkach po kolei. Pierwsze listy od Feliksa, od których wszystko się zaczęło, to historia zgubionego na lotnisku pluszowego zająca i wielkiej tęsknoty, z którą nie mogła sobie poradzić Zosia, jego właścicielka. I kiedy już straciła nadzieję, że cokolwiek się wydarzy, przyszedł do niej list. Książka zbudowana jest tak, że zawiera prawdziwe listy w prawdziwych kopertach, napisane ręką prawdziwego pluszowego zająca. Pluszowy zając zwiedza świat, próbując trafić z powrotem do domu, lata samolotami i odwiedza przeróżne miejsca na świecie. Odwiedza Londyn, Paryż, odwiedza Rzym, a razem z nim przychodzą do Zosi kolejne listy. W listach są również niespodzianki, na przykład zdjęcia. Żeby nie zdradzać Wam wszystkich jego historii, powiem tylko, że na końcu oczywiście wraca i przywozi ze sobą walizkę, a w niej prezenty. Bardzo zachęcam Was do kupienia i przeczytania tej książki. W nowych listach od Feliksa pluszowy zając również ginie. Tym razem ginie na wycieczce w muzeum. Jak łatwo się domyślić, po hicie pierwszej książki forma wysyłanych listów również tutaj ma miejsce. Tym razem Feliks jest w przeszłości. Trafia do średniowiecza, do wioski wikingów, na prerię, do Japonii, do Aten, oraz do zamieszkań przeszłości, czyli do ery jaskiniowej. Opisuje swoje podróże i zaznacza je na mapie. I pokazuje, w którym miejscu w czasie, w historii się znajdujemy. Nie mogło również zabraknąć w naszym zestawieniu świątecznych listów od Feliksa. Dlaczego nie mogło? Nie mogło dlatego, że Feliks postanawia odnaleźć świętego Mikołaja, ale szukając go trafia na różnych świętych Mikołajów w różnych zakątkach świata. I również przesyła
historię o tych Mikołajach i o wszystkich tradycjach świątecznych z całego świata do swojej ukochanej Zosi. W końcu oczywiście trafia do świętego Mikołaja i przysyła Zosi nawet plan jego domku, aby mogła zobaczyć, jak mieszka i czy rzeczywiście wyobrażenie na temat świętego Mikołaja jest prawdziwe. Przedstawia również swoją podróż i wszystkie tradycje świąteczne w graficzny sposób na sam koniec historii. No i wraca na święta do Zosi. To najważniejsze. Jeśli nie spotkaliście się jeszcze z przygodami niesamowitych skarpetek, to musicie koniecznie sięgnąć po jedną z tych trzech książek. Pierwsza, druga i wydana jako trzecia książka Justyny Bednarek, więc naszej polskiej autorki. Wspaniale opisane historie znikających pod naszymi pralkami skarpetek, do których brakuje nam pary. Nasza książka mocno wyeksploatowana i porysowana, bo bardzo dużo ją czytamy. Niesamowite, jak autorka przedstawia historię znikających pod pralką skarpet. Warto sprawdzić, czy w domu również nie macie tunelu, którymi uciekają wasze skarpety.